Jeszcze raz witam wszystkich, którzy tutaj przybyli. Chciałbym dzisiaj przestudiować z wami, jak zwykle, kawałek Starego Testamentu. Poprzednim razem, kiedy tutaj byłem, studiowaliśmy między innymi kawałki, wyjątki z życia króla Asy. Dzisiaj chciałbym porozmawiać troszeczkę o jego synu, o Jehoszafacie. Jego historię znajdujemy między innymi w drugiej księdze Kronik, w rozdziałach 17 do 20. Generalnie, kiedy patrzymy na całe jego życie, to był jeden z najlepszych królów, którzy panowali w całej historii Izraela i Judy. Był tak potężny, że chciałbym, żebyśmy odczytali 17 rozdział i wiersz 11. Może czytajmy od wiersza 10. Druga księga Kronik, rozdział 17 i od wiersza 10. Wtedy strach przed Panem padł na wszystkie królestwa ziem sąsiadujących z Judą i nie ośmieliły się wszczynać wojny z Jehoszafatem. Owszem, niektórzy z Filistynów przynieśli Jehoszafatowi dary i srebro jako haracz, a nawet Arabowie złożyli mu 7700 owiec oraz 7700 kozłów. Mam do was pytanie. Które narody były najbardziej wrogo nastawione wobec Izraelitów? W całej historii. Filistyńczycy i Arabowie. Tutaj widzimy te dwa narody, które dobrowolnie, bez żadnej wojny, przychodzą do Judy, składają haracz. Jest to wymowne świadectwo potęgi Jehoszafata. Zwróćcie też uwagę na wiersz 10, który był. Wtedy strach przed Panem padł na wszystkie królestwa ziem sąsiadujących z Judą. Zwróćcie na to uwagę, dlatego że jest to chyba jedyne takie wspomnienie w całej historii, że nie strach przed Izraelitami padł na narody sąsiadujące, tylko strach przed Panem. To by sugerowało, że Jehoszafat był królem, który dość mocno podkreślał rolę Boga we wszystkim, co robi. I tak było. Kiedy popatrzycie na jego życie, zwłaszcza otwórzmy może rozdział 19 tym razem, wiersz 4. A choć Jehoszafat mieszkał stale w Jeruzalemie, jednak ponownie wyszedł do ludu, od Berszeby aż do Pogórza Efraimskiego i nawracał ich do Pana, Boga ich ojców. Tutaj miałem przygotowaną dla was mapę, niestety nie ma projektora dzisiaj. Berszeba była położona na samym południu Królestwa Judy. To była gdzieś tam już granica, pobliże granicy z Edomem, którzy leżeli jeszcze na południe od Judy. Pogórze Efraimskie to była już granica północna. Tak więc to, co tutaj jest napisane, to mieszkał stale w Jeruzalemie, ale przeszedł całą ziemię judejską od południa aż do północy i nawracał ich do Pana Boga ich ojców. Wiecie, jego ojciec, jako wielki król reformator, bardzo dużo czasu poświęcił na usuwanie obcych kultów. Jehoszafat tutaj uzupełnia to dzieło, bo jest napisane nie tylko o tym, jak w 17 rozdziale czytamy, że usuwał tych obcych bogów, ale też tutaj jest napisane coś, czego w przypadku żadnego innego króla nie jest napisane. Chodził i nawracał ich do Pana Boga ich ojców. Jehoszafat dobrze wiedział, że nie wystarczy tylko i wyłącznie powiedzieć Judejczykom, co jest złe. Trzeba im też pokazać bardzo wyraźnie, co jest dobre. To jest też taka lekcja dla nas. Często rozmawiając z ludźmi z innych wyznań, mówimy: a wy macie niewłaściwe to, 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 to i to. A my w tym jesteśmy lepsi, bo trzymamy się Biblii w tych kwestiach. To nie wystarczy. Nie wystarczy ludziom pokazać, co robią źle. Nie wystarczy w naszych jakichś różnych konfliktach wykazać, co druga strona robi źle. Należy pokazać, co jest właściwe. Przede wszystkim pokazać, co jest właściwe, bo ludzie tą różnicę między dobrym a złym zauważą sami. Przede wszystkim skupmy się na tym, co jest właściwe. Zamiast bać się szatana,
uwielbiajmy Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, po latach wojen między Izraelem a Judą Jehoszafat był pierwszym królem, który starał się nawiązać sojusz z Królestwem Północnym. Próbował wielokrotnie, czytamy o wspólnej wyprawie wojennej Jehoszafata z Achabem, tej samej zresztą, w której Achab zginął. Syn Jehorama ożenił się z córką Achaba. Syn Jehoszafata, Jehoram, został ożeniony z córką Achaba, Atalią. Tą samą, która później wymordowała całą rodzinę królewską i później na tronie zasiadł mały Joasz, schowany przez kapłana Jehojadę. Znamy tą historię nawet z Wiernych Przyjaciół, prawda? Jest jeszcze jedna rzecz, która łączy rządy Asy, ojca, i rządy Jehoszafata, syna. I chciałbym, abyśmy te rzeczy przeczytali, dlatego że są to niezwykle, niezwykle ważne, istotne rzeczy. Otwórzmy 14 rozdział drugiej księgi Kronik. I będziemy czytać od wiersza 7. Miał zaś Asa z Judy wojska zbrojnego w tarcze i dzidy 300 tysięcy, z Benjamina zbrojnego w puklerze i łuki 280 tysięcy samych dzielnych wojowników, czyli łącznie 580 tysięcy dobrze wyszkolonego wojska. Przeciwko nim wyruszył Zerach Kuszyta z wojskiem liczącym 1 000 000 żołnierzy i 300 wozów wojennych, czyli prawie dwa razy tyle. Asa wyruszył przeciwko niemu i stanęli w szyku bojowym w Dolinie Sefata, w pobliżu Mareszy. Wtedy Asa wołał tak do Pana Boga swego: Panie, oprócz Ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie Boże nasz, bo na Tobie się oparliśmy i w imieniu Twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie, Tyś Bogiem naszym, niech Ci nie sprosta człowiek. Pan pobił tedy Kuszytów wobec Asy i wobec Judejczyków i Kuszyci zaczęli uciekać. Wspaniałe zwycięstwo dzięki modlitwie, prawda? Wydawałoby się sytuacja nie do powtórzenia. A jednak. Otwórzmy 20 rozdział drugiej księgi Kronik, tej samej. Po tych wydarzeniach będziemy czytać od wiersza 1. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Ammonici, a także niektórzy Maonici na wojnę z Jehoszafatem. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem: ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu, i oto są już w Haseroth Tamas, to jest w Engedi. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił też post w całej Judzie. Tutaj można sobie zadać pytanie, zatrzymajmy się na chwilę. Czy Jehoszafat miał powody, żeby się przestraszyć? Może tutaj warto wrócić kawałek do 17 rozdziału. Przeczytajmy wiersze od 14 do 18. Nie musicie otwierać, ja je przeczytam. Miał on w judzkich miastach, wiersz 13, obfite zapasy, w Jeruzalemie zaś dzielni wojowników. A oto spis według ich rodów. W Judzie dowódcami nad tysiącami wojowników byli Adna, dowódca 300 tysięcy dzielnych wojowników. Obok niego Jehohanan, dowódca 280 tysięcy. Obok niego Amasjasz, syn Zikriego, ochotnik w służbie Pana, a z nim 200 tysięcy dzielnych wojowników. Z Benjamina dzielny wojownik Eliada, a z nim 200 tysięcy zbrojnych w łuki i tarcze. Obok niego Jehozabad, a z nim 180 tysięcy gotowych do boju wojowników. 1 160 tysięcy wojowników. Nie znalazłem w całej Biblii większej armii wymienionej liczbą. Mimo to Jehoszafat zwraca się do Pana. To jest pierwszy dowód na zaufanie Jehoszafata do Boga. Zastanowiło mnie też to, kiedy czytam, postanowił zwrócić się do Pana, ogłosił też post w całej Judzie. Jehoszafacie, czy tobie się coś nie pomyliło? Kiedy idziesz na wojnę, to raczej należy dobrze odżywić wojowników, żeby mieli siły do walki. Tutaj Jehoszafat robi coś kompletnie przeciwnego. Ogłasza post. Jehoszafat mówi: okej, mamy wielką armię,
prawdopodobnie większą niż armia, która ich atakowała. Ale Panie Boże, to jest Twoja wojna, my będziemy walczyć Twoją mocą, a nie własnymi siłami. Czytajmy dalej. Od wiersza 4, rozdział 20. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie Boże ojców naszych, czy Ty nie jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Czy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed ludem swoim izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego na wieki? Oni zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię imieniu Twojemu, powiadając: jeżeli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza czy głód, to staniemy przed tą świątynią i przed obliczem Twoim, gdyż Twoje imię mieszka w tej świątyni i będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego ucisku, a Ty wysłuchasz i ocalisz. Oto właśnie teraz Amonici, Moabici i mieszkańcy gór Seiru, do których nie pozwoliłeś wkroczyć Izraelowi, gdy szedł z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich, nie zniszczyli. Właśnie oni tak nam się odpłacają, że ruszają na nas, aby nas wypędzić z Twojego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Zastanówmy się chwilę nad tą modlitwą. Zobaczcie, jak ona jest fantastycznie skonstruowana. W pierwszej części Jehoszafat oddaje Bogu cześć, nazywając Go królem nad królestwami niebios, wysławiając Go za wielkość, siłę, a później zaczyna przypominać: Panie Boże, Ty nam dałeś tą ziemię, a do innej ziemi nie pozwoliłeś nam wkroczyć, a oni teraz nas atakują. Panie Boże, a Ty kazałeś nam zbudować świątynię i mieliśmy w problemach przychodzić do Ciebie. No to słuchaj, jest jeszcze taki problem właśnie, że... I tu zaczyna się krótka prośba. Zauważcie, że Jehoszafat nazywa naród judejski bezsilnym. Pamiętacie? 1 160 000 żołnierzy. Olbrzymia armia. Jehoszafat nazywa ich bezsilnymi. Bo dobrze wie, że nie wielkością armii wygrywa się wojnę, ale wiernością Bogu. Czytajmy dalej, wiersz 13. Podczas tego stali przed Panem wszyscy Judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie. Wiecie, przypuszczam, że ta modlitwa była znacznie dłuższa niż jest tu opisane, że jest tu tylko skrót, dlatego że stanie w czasie tak krótkiej modlitwy, jak tu jest opisane, nie jest jakąś wielką zasługą. A jest tu specjalnie zwrócone, że Izraelici, czy przepraszam, Judejczycy, byli już na takim poziomie duchowym, że wiedzieli, że należy oddać Panu cześć nawet w tak drobnym szczególe, jak uwielbienie Go przez oddanie Mu czci i pozycję stojącą w czasie tej modlitwy. Nawet małe dzieci były tego już uczone. A swoją drogą zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jehoszafat praktycznie całe życie był wierny Bogu. Co go za to spotkało? Wielka nagroda, wielkie bogactwo, wielki pokój? Czy raczej problemy? Jehoszafat był wierny Bogu, ale wiedział też, że to nie oznacza, że problemy nie będą się pojawiać. Problemy będą się pojawiać niezależnie od tego, jak bardzo wierni Bogu będziemy. I rozdział, który właśnie czytamy, jest doskonałą odpowiedzią na to, jak powinniśmy reagować, kiedy w naszym życiu, pomimo wierności Bogu, pojawiają się problemy. Czytajmy dalej. A wtedy pośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jahazielu, syn Zachariasza, syna Benajasza, syna Jajela, syna Mataniasza, lewicie z potomków Asafa. I ten rzekł: posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie. Tak mówi do was Pan. Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro zejdźcie naprzeciw nich, a oni pójdą stokiem Sis.
a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć, ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana o Judo i Jeruzalemie. Nie bójcie się i nie lękajcie się. Wyjdźcie jutro przed nich, a Pan będzie z wami. Jak zawsze w czasie kryzysu pojawia się prorok, prawda? Zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawi swojego planu swoim sługom prorokom, jak pisał prorok Amos. Co zrobili Judejczycy? Czytajmy dalej. Wtedy Jehoszafat pochylił głowę twarzą aż do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. Lewici zaś z rodu Kachatytów i z rodu Korachitów wstali, aby chwalić Pana Boga Izraelskiego głosem nader donośnym. Zwróćcie uwagę, to nie było jakieś tam ciche uwielbienie, to był głos nader donośny, mimo tego, że znajdowali się zaraz przed świątynią. Czytajmy dalej. Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa, a gdy wyruszali, Jehoszafat stanął i rzekł: Słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu. Zawierzcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców Pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Amonici i Moabici wystąpili bowiem przeciwko mieszkańcom Pogórza Seir, aby ich doszczętnie wytracić, a gdy wybili mieszkańców Seiru, dopomogli sobie nawzajem do zguby. Tu jest kolejna kopalnia niezwykłych myśli. Ale zwróćcie uwagę jeszcze na kilka rzeczy. Początek wiersza 21. Jehoszafat naradza się z ludem. To jest chyba jedyny taki przypadek, kiedy widzimy króla naradzającego się z prostym ludem. Jehoszafat był do tego stopnia pokorny, że wiedział, że z każdej strony może usłyszeć dobre rady. Więc nie tylko naradzał się w swoim życiu, w swojej władzy królewskiej, ze swoimi doradcami, dobrze wybranymi, pochodzącymi z wysokich rodów, sprawdzonymi, że ich rady są warte dużo, naradzał się z prostym ludem. Co najlepiej zrobić? Kolejna rzecz. Co oni ustalili? Które wojsko sensowne, idące na wielką wojnę, wystawia naprzód śpiewaków? Zawsze naprzód ustawiało się tych najdzielniejszych rycerzy, żeby na to pierwsze uderzenie, żeby były szanse, że oni przeżyją. Tutaj Jehoszafat ustawia naprzód śpiewaków. Wiecie, to jest też dla mnie taka lekcja. Słyszałem teorie mówiące na ten temat, że muzyka w Biblii jest w zasadzie używana tylko, kiedy Paweł pisze, że umacniajcie jedni drugich przez psalmy i pieśni duchowe. Więc muzyka nie do końca służy ewangelizacji, tyle co umacnianiu się wewnątrz Kościoła. To nie jest do końca prawda. Oczywiście muzyka służy temu, żeby umacniać się, ale zobaczcie, co jest tutaj. Śpiewacy idą na pierwszej linii frontu. Co więcej, jest napisane, że kiedy tylko zaczęli śpiewać, Pan Bóg zaczął działać. I zwróćcie też uwagę na treść tej pieśni. To nie była pieśń, tak jak część psalmów Dawida, Boże, wybaw mnie i tak dalej, i tak dalej. Hymn pochwalny brzmiał: Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Zobaczcie, jakie kompletne, całkowite zaufanie do Boga. Oni, kiedy raz otrzymali zapewnienie, że Bóg wysłuchał ich modlitwy, przestali Go całkowicie prosić o to samo w kółko. Zaczęli Go uwielbiać za to, że wysłuchał ich modlitwy, mimo że żadnego fizycznego dowodu wysłuchania jeszcze nie mieli. Jest to kolejna lekcja dla nas. Kiedy otrzymamy Boże zapewnienie o wysłuchaniu Jego modlitwy, uwielbiajmy Go. Nie zamęczajmy Go wiecznie naszymi prośbami, dlatego że On wie, czego potrzebujemy. Uwielbiajmy Go z całego serca za wszystko, co dla nas zrobił.
Dużo się dzisiaj mówi o tym, że powinniśmy być przywódcami, liderami, że powinniśmy, zwłaszcza my z większym stażem, gdzieś prowadzić tych ludzi. I zobaczcie, Jehoszafat jest takim wzorem przywódcy. Po pierwsze, jest całkowicie pokorny wobec Boga, uznaje swoją bezsilność, mimo że tak naprawdę od ludzkiej strony jest bardzo dobrze przygotowany do każdej wojny. Ale uznaje swoją pokorę wobec Boga, że tylko w Jego mocy może cokolwiek zrobić. Po drugie, całkowicie ufa Bogu. W każdym najmniejszym elemencie widać zaufanie w Boże środki, a nie we własne siły. I po trzecie, nie jest wyniosły, zaznaczałem już to raz, naradza się z prostym ludem. Wiecie, to jest dzisiaj, przynajmniej w świecie, postawa coraz bardziej popularna. Kiedy popatrzymy na firmy, to coraz więcej firm przechodzi na tak zwaną płaską strukturę, gdzie bardzo mało jest kierowników, dyrektorów i tak dalej, a cała odpowiedzialność jest rozproszona właśnie między szeregowych pracowników, którzy mają coraz więcej do powiedzenia, coraz więcej mają realnego wpływu na kształt tego, co się dzieje w firmie i coraz więcej znaczą. Tutaj widzimy, że już kilka tysięcy lat temu Jehoszafat robi to samo. I może jeszcze jedno spostrzeżenie na koniec. Kiedy czytałem ten rozdział, nie mogłem oprzeć się porównaniom do czasów ostatecznych. Zobaczcie. Jehoszafat i jego ludzie nie byli w stanie zmierzyć się z przeciwnikiem o własnych siłach. Tak samo my nie jesteśmy. Gdyż bój toczycie nie z krwią i z ciałem, tak i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy całkowicie bezsilni w tej wojnie. Przeciwnik jest o wiele silniejszy od nas. I to jest pierwszy powód, dla którego powinniśmy pójść dokładnie ścieżką Jehoszafata. Zrobić dokładnie to, co on. Dalej. Właściwa modlitwa. Jehoszafat nie powiedział: Panie Boże, no bo my jesteśmy tacy sprawiedliwi, więc w zasadzie powinieneś nas wysłuchać. Jehoszafat powiedział: jesteśmy prochem, jesteśmy niczym, ale Ty, Panie Boże, obiecałeś, więc my wierzymy, z całych sił wierzymy w Twoje obietnice, a Ty spełnij je. Trzecia cecha. Jehoszafat bezgranicznie zaufał prorokowi. Księga Apokalipsy, którą studiowaliśmy w poprzednim kwartale, uczyła nas między innymi o tym, że w czasach ostatecznych lud również będzie miał dar proroctwa. Jakie jest nasze zaufanie do proroków, którzy zostali dani na nasz czas? Jehoszafat uznawał równość ludzi, kolejna cecha. Jak jest u nas? Żyjemy w społeczeństwie, które staje się pod względem etnicznym coraz bardziej zróżnicowane. Pod względem klasowym coraz bardziej zróżnicowane. Pod względem finansowym coraz bardziej zróżnicowane. Jak odnosimy się do ludzi innych narodowości, innych klas? I nie mówię tu tylko o klasach niższych. Często spotykałem się z podejściem, że o, bo ktoś jest tam tak bogaty, do bogactwa nie można dojść uczciwą drogą, więc on na pewno musiał jakieś machlojki robić. On nie rozumie, jak my żyjemy i tak dalej. Nie wpadnijcie w pułapkę. Można podchodzić, mieć niewłaściwe podejście nie tylko do ludzi, którzy są od nas biedniejsi, czy którzy są uznawani ogólnie za gorszych. Można mieć tak samo złe podejście do ludzi, których świat uznaje za lepszych. No i wreszcie ostatnia rzecz, która powinna upodabniać nas do czasów Jehoszafata. Uwielbienie na pierwszej linii frontu. Nie będę teraz zagłębiał się w żaden sposób w cechy właściwego uwielbienia Boga. Zostawiam wam to do studium. Ale powinniśmy Boga uwielbiać. Ja sam wiem po sobie, że życie toczy się tak szybko, że często nasze modlitwy, moje modlitwy, wcale tego Boga nie uwielbiają.
przedstawiamy Mu nasze prośby, zarzucamy Go naszymi problemami i to jest okej. On jest naszym Ojcem i On wie, czego potrzebujemy i wie, z czym nam jest źle. Ale chciałby czegoś więcej niż być tylko takim, taką maszynką do spełniania życzeń. Takim dżinem, którego tam potrzemy butelkę, on wyjdzie, spełni nasze prośby i chowa się z powrotem do butelki. Jeśli on jest naszym ojcem, to tak jak ojciec, chciałby mieć kontakt ze swoimi dziećmi. Chciałby, żebyśmy opowiadali mu o tym, co nas boli, ale też o tym, co nas cieszy. Chciałby, żebyśmy byli mu wdzięczni za to, co on dla nas zrobił. Chciałby, żebyśmy spędzili z nim trochę czasu. Czasu, który tak naprawdę otrzymaliśmy od niego. Nie jesteśmy w stanie wyczerpać wszystkich myśli związanych z Jehoszafatem w krótkim czasie studium. Ale chciałbym was zachęcić, żebyście dzisiaj po południu usiedli, otworzyli Biblię i przeczytali 17, 18, 19 i 20 rozdział drugiej Księgi Kronik. Jest tam cała masa innych bardzo istotnych myśli, z których możemy wyciągać niesamowite lekcje. Pamiętajmy zawsze o jednym. Wielki, potężny król całkowicie ufał Bogu i na tym oparł swoją potęgę. Jest dla nas wzorem, który powinniśmy naśladować. Oddajmy się całkowicie Bogu. Ufajmy Mu całkowicie, a On będzie czynił cuda. Amen.